Sokolniki, okolice drogi krajowej nr 8 między Jordanowem Śląskim a Łagiewnikami, około 1 km od drogi krajowej. Potężne zabudowania gospodarcze w stanie nie najgorszym, ale podstawą tych zabudowań gospodarczych i terenów okolicznych był pałac. Obok pałacu zabudowania folwarczne, zrujnowane, częściowo zabezpieczone. Pałac pokryty dachem, zabezpieczonym wejściem. Wykoszona przestrzeń między drogą a pałacem. Słupy stojące obok wejścia do pałacu. Pałac otoczony był wodą, co widać po kamiennej obudowie fosy. Dwa piętra i poddasze zwieńczone wieżyczką, gwiazdką na szczycie szpikulca. Obok wejścia cztery okna z lewej strony, cztery okna z prawej, podobnie na pierwszym piętrze i na drugim. Nad wejściem do pałacu widać herb lub herby. Herby, nad herbami korona, obok zwyczajowo w takich przypadkach ozdobne liście. Nie jestem heraldykiem. Heraldyk najprawdopodobniej by określił, co oznacza poszczególny element herbu. Obok dwa dobrze ożywione aniołki. Z rynien wystaje trawa. Jakieś prace zabezpieczające wykonano, widać. Zrobiono jakąś obrzutkę pod rynnami i pod wystającymi dachówkami. A więc zatrzymano postępującą dewastację. Po lewej stronie widać fragment rynny odprowadzającej wodę z dachu do fosy odkalającej kanał. Zabudowania gospodarcze po lewej, kiedyś bogate, kryte dachówką, w tej chwili zrujnowane. Zabudowania gospodarcze po stronie prawej, również kryte dachówką. Widzę zarwany dach. Zabezpieczone wejścia i okna na parterze. Widać stosunkowo niedawne ślady użytkowania, wykorzystywania tych zabudowań do zamieszkania. Cisza, spokój. Elementy kamienne, najprawdopodobniej przeniesione tutaj z innej części pałacu. Dziękuję za uwagę.